Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się w sklepie Fotomag. Nie powiem jak co tydzień, bo ostatnio się wszystko posypało, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu nie w pojedynku, tylko we dwóch. Naszym gościem jest dzisiaj Maciej Cielecki. Dzień dobry. Autor kwartalnika Szkoła Nawigatorów, a także autor debiutanckiej książki, bardzo poważnej, która się nazywa Imamowie Mędrcy Półksiężyca. To jest książka potrzebna z kilku powodów, ponieważ islam jest obecny w naszym życiu, chcemy czy nie chcemy. I on jest obecny w takiej formule silnie nasączonej propagandą. To znaczy albo sam islam się reklamuje w przedziwnych różnych spotach, gawędach, w kontaktach bezpośrednich z ludźmi, których spotykamy na ulicy, albo czasem w szkołach nasze dzieci mają okazję spotkać wyznawców islamu. No albo islam jest pokazywany jako wcielone zło. Organizuje zamachy terrorystyczne, no i jest to coś okropnego. Natomiast Maciek napisał książkę, która wypełnia taką pewną lukę. To znaczy to jest takie kompendium wiedzy o islamie i o ludziach, którzy zaznaczyli się, jakby to powiedzieć, jak słupy milowe, albo może dziesięciomilowe, albo nawet stumilowe w historii islamu i mieli wpływ silny i wyjątkowy na życie wiernych. Ale początek jest, proszę Państwa, tej książki ciekawy, bo nie będę czytał spisu treści, ale tu jest rozdział o doktrynie handlowej i żydowskich korzeniach. Czyżby islam miał coś wspólnego z dystrybucją towarów rozprowadzanych na wielkich obszarach, a do tego jeszcze w sojuszu ze starszymi braćmi w wierze? Znaczy tutaj jest, można powiedzieć tak, że kwestia żydowska, jeżeli chodzi o początki islamu, no to jest jakby sprawa oczywista. W kwestii tej prawowiernej historii, nazwijmy to islamskiej historii początków tej religii, jak również tak zwanej rewizjonistycznej, czyli pisanej głównie przez zachodnich historyków i nie dającej wiary źródłom muzułmańskim, a stawiającej na pierwszym miejscu źródła nieislamskie, czyli syryjskie, greckie. Chrześcijańskie. No, tak, tak. I tak w jednej, jak i w drugiej narracji Żydzi występują i są bardzo ważnym czynnikiem islamotwórczym. ale chcesz powiedzieć, że starsi bracia w wierze wymyślili islam i było to dla nich jakieś narzędzie. Znaczy, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że w tej narracji prawowiernej Żydzi byli dobroczyńcami Mahometa. Mahomet został wygnany z Mekki do Medyny, a w Medynie jednymi z głównych rodów trzymających władzę były rody żydowskie, plemiona żydowskie. I tak naprawdę to jest opisywane w ten sposób, że Mahomet znalazł schronienie w Medynie, w Jasribie, i mógł liczyć na pomoc Żydów i ludzie, którzy poszli za Mahometem, pracowali w tamtejszych oazach. Kantorach. Nazwijmy to w ten sposób. Mogli liczyć na pomoc, potem się poróżnili. Potem się poróżnili i jak Mahomet urósł w siłę, i zaczął przekonywać mieszkańców Medyny do swojej nauki, to doszło do konfliktu między nim a tymi plemionami i ostatecznie Mahomet po prostu wybił te plemiona. Natomiast w kwestii... natomiast jeżeli chodzi o kwestie rewizjonistyczne, to jest totalnie inna historia. Tutaj mamy do czynienia z całym szerszym kontekstem politycznym, geopolitycznym. Można powiedzieć, tak upraszczając oczywiście, że Arabowie posłużyli Żydom jako siła najemna, bo to byli jednak bitni Beduini, hartowani na pustyni, którzy jako siła najemna, która miała pomóc
Żydom uniezależnić się powiedzmy, wywołać powstanie i stworzyć własną państwowość. To były czasy, kiedy rywalizacja między Bizancją a Persją. Ale uniezależnić się od szacha i od cesarza z Konstantynopola. Tak jest. Aha. W zasadzie bardziej od cesarza z Konstantynopola. To jest bardzo ciekawe. Bo... I to jest wersja rewizjonistyczna. Tak jest. A ta wersja prawowierna to jest taka wersja, rozumiem, hagiograficzna, gdzie oni ze sobą rozmawiają, współpracują, ale potem tamci popełniają jakiś błąd doktrynalny i Mahomet się denerwuje i w słusznym gniewie ich likwiduje. Mahomet osiąga przewagi. Mhm. I jak początkowo wyznawcy, powiedzmy, doktryny Mahometa modlą się w stronę Jerozolimy, mm-hmm. tak później zaczyna się w stronę Mekki. Jak już Mahomet odbija Mekkę, no aha. to zaczyna się... Ja nie wiem nic o islamie, proszę Państwa, i też bardzo się cieszę, że ta książeczka się pojawiła, bo ona jest napisana bardzo przystępnie, także nawet ja rozumiem, o co w niej chodzi. I to są same zaskakujące informacje, czyli najpierw w stronę Jerozolimy, a dopiero potem w stronę Mekki. Tak jest. Czyli jak dopiero usunięto tych, którzy nie zrozumieli nowych czasów, to tak można zmienić. Tak jest. Dobra, to jest fantastyczna informacja, ale jeszcze chciałbym podrążyć. Czyli co, plemionom zamieszkującym Półwysep Arabski, wyznającym judaizm, wydawało się, że za pomocą tych Beduinów uda im się wykroić coś dla siebie. Tak? Czy Żydom? Czy no Żydom. Tak, bo chodziło o to, że był moment, kiedy Imperium Perskie, państwo perskie, to były lata, teraz musiałbym... Dobra, 15, 20, no. 7 wieku naszej ery, zaczęło osiągać przewagi nad państwem bizantyjskim przesunęło mocno granice w stronę Azji Mniejszej. Aha. I równolegle w Jerozolimie wybuchło powstanie żydowskie aha. przeciwko cesarzowi Herakliuszowi. Aha. I to powstanie było bardzo krwawe i zaczęła się rzeź na chrześcijanach. I tutaj narracja jest taka, że sięgnięto potem po Arabów, żeby jakby wzmocnić Żydów na wypadek, gdyby Herakliusz chciał się odgryźć. Mm-hmm. A odgryzł się. Aha. Bo tam bodajże, tylko teraz mogę się mylić, w 622 roku zaczęła się ofensywa bizantyjska. Aha. I ona się powiodła. Ale rozumiem, że jeżeli chodziło o wykrojenie czegoś dla siebie, no to powstanie w Jerozolimie, ale rozumiem, że chodziło o tę część Półwyspu Arabskiego, gdzie jest zielono i gdzie są porty. Czyli tak zwana Arabia Szczęśliwa. A nie tam, gdzie jest piach i nic więcej. Czyli o tym myśleli Żydzi, którzy angażowali do swojej misji plemiona Beduinów, czy jakieś... To jest jakby tutaj trzeba uważać, bo to jest daleko idące teorie ze względu na naprawdę dużą szczupłość tych źródeł niemuzułmańskich. No, możemy spekulować. Aha. Możemy spekulować, czy Arabowie mieli być tylko siłą wojskową, aha. czy tam miało dojść do jakiegoś większego sojuszu i aha. powiedzmy zassanie tych obszarów, szlaków handlowych, które szły przez powiedzmy te terytoria arabskie. Aha. Więc tutaj trzeba byłoby uważać. Dobra. Ale no to tak... Ale przejdźmy dalej, ponieważ mamy tutaj listę nazwisk, z których większość jest czytelnikowi i konsumentowi takiej publicystyki politycznej nieznana. I może chciałbym, żebyś coś opowiedział o niektórych z tych ludzi, z ludzi, których tutaj wymieniasz. Wybierz sobie, dlatego że ja nawet nie próbuję. To ja może zacznę... W ten sposób. Aha. Rozdział o początkach islamu jest tak naprawdę jedynym rozdziałem, który opowiada o czasach dawnych. Następne rozdziały traktują o czasach zdecydowanie bardziej współczesnych. Aha. Bo wyszedłem z założenia, że liczy się to, co tu i teraz i jakby, że tak powiem... Sprawa islamska staje się sprawą europejską. Tak. I dobrze by było poznać ludzi, którzy stali za powstaniem organizacji islamskich, czy to sunnickich, czy to szyickich, aha. które dzisiaj jakby są znane z mediów, z powiedzmy
narracji, narracji medialnych, telewizyjnych i tak dalej. Z publicystyki. Tak, z publicystyki. Mamy tutaj taki rozdział. Al-Hajj Muhammad Amin al-Husajni, przyjaciel kanclerza Adolfa Hitlera. To ciekawe, bo przyjaciel kanclerza Adolfa Hitlera, rozumiem, że był to jakiś dywersant, który coś robił na Bliskim Wschodzie w czasie, kiedy Adolf Hitler i jego generałowie podbijali Afrykę Północną. No, można powiedzieć, że był jednym z arabskich dywersantów, natomiast jego specyficzna rola polega na tym, że był wielkim muftym Jerozolimy. Zresztą mianowanym przez Brytyjczyków. Aha. Tylko, że no, jakby to powiedzieć, no, nie stanął po stronie brytyjskiej w czasie II wojny światowej, a po stronie niemieckiej. Może miał powody. No, miał różne powody. Na przykład był, no, można to powiedzieć wprost, takim no, rasowym żydożercą, antysemitą w tym znaczeniu, że za wszelką cenę chciał przeciwstawić się kolonizacji syjonistycznej w Palestynie. I no, nie widział innej alternatywy, nie widział innej siły Niemcy. Politycznej, z którą mógłby współpracować. No dobrze, ale dalej. To ciekawe, dlatego że skoro mianowali go Brytyjczycy wielkim muftim Jerozolimy, a to Brytyjczycy stoją za syjonistyczną kolonizacją Palestyny. Tak, dlaczego tak było? Dlaczego tak było, prawda? Czy oni nie rozpoznali jego właściwych intencji, czy też może na coś liczyli? Na przykład na to, że on wywoła jakieś powstanie, które oni stłumią gwałtownie i okaże się wtedy, że już nic nie stoi na przeszkodzie syjonistycznej kolonizacji Palestyny. No właśnie, to trzeba spojrzeć na to, znaczy to jest taka charakterystyka polityki brytyjskiej. Mianowali 26-letniego mężczyznę. Dzieciaka na bardzo wysokie stanowisko. Wydawało mi się, że to jest ich kreatura, bo założenie było takie, że owszem, będzie kolonizacja syjonistyczna, ale musi być jakaś przeciwwaga, divide et imperia. Klasyczny motyw. I tutaj było przeciwwagą bezpośrednią dla kolonizacji żydowskiej miało być to państwo jordańskie. Tam ustalili własnego króla i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentatywę, jeżeli chodzi o ciała muzułmańskie, no to miało być mufti. No ale jakby to powiedzieć, mufti zaczął prowadzić własną politykę. Dojrzał, tak. I jakby to powiedzieć, zagrał też czynnik tego, że Niemcy wróciły, za Adolfa Hitlera wróciły do tej starej polityki penetracji Bliskiego Wschodu jeszcze z czasów Wilhelma II. I plan polegał na tym, żeby zrobić dywersję w koloniach brytyjskich, albo w państwach, powiedzmy, zależnych od kapitału brytyjskiego, czy to był Irak, czy właśnie Wielka Syria. I Mufti był jednym z takich polityków, znaczy on był politykiem też, więc jakby można powiedzieć, że polityków, którzy... Napisałeś coś wstrząsającego z mojego punktu widzenia, bo on odwiedzał Niemcy. Tak jest, on w Niemczech mieszkał tak naprawdę. Wypowiadał się bardzo na dzisiejsze czasy kontrowersyjny sposób, natomiast na tamte czasy ten sposób nie był kontrowersyjny, bo cała rzeczywistość była kontrowersyjna. Tak, wszystko było. Dookoła były same kontrowersje, ale coś wstrząsającego, mianowicie, że w Guben była szkoła imamów. Ja też byłem w szoku. Obaj byliśmy w Guben. Tak. Wiemy, jak tak, wygląda Guben. Tak. Szkoła imamów w Guben. Drezno i Guben. I to specjalnie... Ale po której stronie Nysy? Po naszej? Właśnie dzisiaj? Właśnie tego jeszcze nie wiem. To mnie interesuje. Mam plan, żeby tam się wybrać po prostu. I zobaczyć, gdzie to było. Guben, bo są moje rodzinne strony. I zobaczyć, gdzie to było. Czy w ogóle są jakieś ślady tego? Aha. No bo to jest dzisiaj, powiedzmy, był NRD i granica z Polską. I tak naprawdę nie wiadomo, czy tego już nie pozacierano. Jedna szkoła była w Guben, druga była w Dreźnie. No, ja Drezno jeszcze mogę zrozumieć, ale Guben... No, no ale chodzi o to, że... to byli imamowie, którzy byli szkoleni dla jednostek wojskowych muzułmańskich, okay. Tak, więc jakby mieli im usługiwać duchowo, prowadzić modły. No to fantastyczne miejsce, żeby ich wykształcić w Gubinie i wysłać na front. Ciekawe, skąd się rekrutowali, no bo jakoś nie, myślę, że nie z Bliskiego Wschodu. No ale nie, właśnie chodzi tak jak jednostki, głównie z Bałkany, które były zajęte przez Niemcy, nie? Azja Środkowa. Tak jest. Też pewnie. Na przykład Tatarzy nadwołżańscy. Aha, no tak właśnie takie... myślałem. Niesamowite. Abdullah Azam, guru Osamy Bin Ladena. Okej. Okay. Kto to taki? Abdullah Azam...
powiedzmy, że Palestyńczyk, to jest jedna z postaci takich ważnych dla współczesnego islamizmu, nazwijmy to salafizmu. Z tym salafizmem jest taki problem, że on jest bardzo znany, krzykliwy, głośny, no bo jakby za tym stoi ten słynny terroryzm. Mhm. Natomiast Azam to jest postać, której nauki, której kazania miały kolosalny wpływ właśnie na Osama Bin Ladena, na Aymana al-Zawahiriego, czyli ludzi, którzy stali na czele Al-Kaidy, znaczy Zawahiri do dzisiaj stoi na czele Al-Kaidy. I co jest istotne w jego nauczaniu, to to, że on promował ten taki dżihad, powiedzmy, współczesny, z zamachami terrorystycznymi, bezwzględnym wycinaniem niewiernych, z obroną ziem, jakby jego doktryna kształtowała się wraz z tą tak zwaną wojną w Afganistanie ze Związkiem Radzieckim. Tak. Czyli to jest człowiek, którego my pamiętamy. Raczej powinniśmy go pamiętać, ale, ale cicho on jest, było. Raczej na polskich stronach to tak średnio. No właśnie, no bo widzimy, to też jest ciekawe, proszę Państwa, bo Maciej tutaj wymienia nazwiska ludzi poważnych i ważnych, których media nie dostrzegają. Natomiast w mediach mamy do czynienia z kreaturami tych osób. Tak, które, czyli na przykład Bin Laden. Na przykład Bin Laden, tak, które błyszczą, tak, świecą światłem odbitym, a tutaj mamy tę tajemnicę, która skrywa się z tyłu. To jest bardzo ciekawe, na przykład właśnie z tym Azamem, że to jest osoba, która, on został delegowany przez Arabię Saudyjską właśnie na nazwijmy to na front szkoleniowy do Pakistanu, właśnie w Peszawarze, gdzie szkolono mujahedinów mających walczyć potem w Afganistanie. On organizował jednostki mujahedinów nie z Pakistanu czy z Afganistanu, ale właśnie z całego świata muzułmańskiego. I zbudował olbrzymią sieć kontaktów. I to właśnie ta sieć, ta baza, czyli Al-Kaida, została potem przejęta po jego śmierci w 1989 roku i na bazie tego powstała właśnie Al-Kaida jako globalna siatka terrorystyczna. Rozumiem, czyli to był człowiek, który za pieniądze Saudów, czyli tak naprawdę Amerykanów, stworzył organizację do walki ze Związkiem Radzieckim. Tak jest. Następnie organizacja ta... Współtworzył. Następnie organizacja ta z przyczyn nierozpoznanych przez nas, a być może przez kogoś rozpoznanych, przeszła na pozycje przeciwne. Wrogie Ameryce. Wrogie Ameryce. No to bardzo ciekawe, kto za tym wszystkim stoi, bo ja, nie mając o tym zielonego pojęcia, nawet nie próbuję zgadywać. Ale być może tu jest odpowiedź. Nie opowiadaj. Nie, staramy się, nie spoilujemy. Nie robimy takich rzeczy. Khomeiniego pamiętamy. Wszyscy pamiętamy Khomeiniego, dziwnego pana z brodą do pasa w czarnym turbanie, który był przywódcą rewolucji. Ja nie mogłem jako dziecko, ty tego nie pamiętasz, bo jesteś 20 lat młodszy, ale ja nie mogłem się nadziwić, jak to jest, że facet, który wygląda na takiego, co nie opuszcza w zasadzie saloniku, tak, gdzie jest święta księga, czajnik z herbatą i stołeczek, tak, że on jest przywódcą rewolucji, która się rozprawiła krwawa z szachem, zajęła olbrzymie państwo, że on tym wszystkim kieruje. Myślę sobie, jak on imponuje tym żołnierzom, którzy przecież muszą te wszystkie czynności związane z mordowaniem bliźniego swego wykonywać. Tak. Może wiesz jak, bo ja... Ja powiem szczerze, że to jest dla mnie zagadka olbrzymia, bo tak samo odebrałem go i nawet piszę o tym w książce, że jego powierzchowność była dosyć antypatyczna. No antypatyczna i on nie nadawał się na przywódcę rewolucyjnego, no bo wyglądał jakby się za chwilę miał do trumny położyć. Tak, tak? Natomiast to był człowiek, który doskonale potrafił użyć frustrację klasy średniej irańskiej i powiedzmy warstw biedniejszych przeciwko reżimowi szacha. Znaczy tam problem był taki, że to szach był tak znienawidzony, że potrzeba było kogoś, kto ten gniew podrzuci. Kazania Khomeiniego były dystrybuowane w całym Iranie, oczywiście potajemnie. Co moim zdaniem tutaj sprawiło, że
akurat to był Chomeini, akurat Chomeini jako jeden z ajatollahów wyszedł, został uznany za tego mardże, czyli tego najwyższego godnego naśladowania, to, że po prostu był nieprzejednany w swojej narracji. On ją tam lansował przez 15 lat około i po prostu był skuteczny. Był skuteczny, a poza tym był też kryty przez Francuzów, bo mieszkał we Francji. Mieszkał we Francji. Tak. Właśnie chciałem zapytać, gdzie on mieszkał, bo gdyby mieszkał w Iranie, to nie... Był na emigracji. Zostałby... Ale to jest przedziwne, no bo skoro on mieszkał we Francji, to szach musiał być kreaturą brytyjską, nie ma wyjścia. Skoro Chomeini mieszkał we Francji. No dobrze, no a czy można powiedzieć tak, że no to rewolucja była w latach 70., tak? Czyli Chomeini musiał być wykształcony i wychowany w latach 60., 50. Czy ta rewolucja irańska to jest taka jedna z cyklu rewolucji, w której brali udział wychowankowie republikańskiej Francji, tak? Różne Pol Poty i inne. Jest późne, ale no, skoro mówisz, że we Francji, no to tak to wygląda. Tam jest taka historia, że premierem w latach 50. Iranu był Mossadegh. Mossadegh był szkolony na Sorbonie. To był taki liberał francuski. I, komunista po tak, prostu. Tak, i jego rząd został obalony, no taki socjalista porządny arabski socjalizm. Jego rząd został obalony przez Kermita Roosevelta, a w zasadzie jakby przez Amerykanów za pozwoleniem Brytyjczyków. No tak. Bo jakby szach, jak i jego ojciec Reza Khan, czyli szach poprzedni, obaj szachowie Pahlavi, no byli tutaj no, mocno sterowani przez Brytyjczyków. Mossadegh był takim, etap Mossadegha był takim odbiciem. Potem Mossadegh upadł, znowu był szach. Szach był sterowany ręcznie, już przez Amerykanów. Weszli, nazwijmy to, w buty Brytyjczyków. No i zaczęła się jakby postępująca utrata popularności tego samodzielczcy. Ciekawe dlaczego. No, dlatego, że był jakby wychowany w kulturze amerykańskiej, zachodniej i nie liczył się totalnie z tym. No, z tego co pamiętam, co pokazywali w dzienniku telewizyjnym, przepraszam, i w różnych programach publicystycznych za komuny, szach odwoływał się do tradycji perskiej starożytnej. Tak, Cyrusa Wielkiego. Poważny błąd. Poważny błąd. To poważny błąd, a też mi taka rzecz przyszła do głowy, że no, Amerykanie wchodzili w różne... W Indochinach weszli we francuskie, w Iranie weszli w angielskie. Jak się to skończyło, wszyscy wiemy. Tak. Pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego tak głupio, skoro są tacy mądrzy? No, to jest właśnie ta różnica między Brytyjczykami a Amerykanami. Brytyjczycy tak naprawdę zaczęli eksploatować ropę w Iranie. Tak? W Anglo-Persian Oil Company w 1909 bodajże. Oni mieli proste założenia. Trzeba eksploatować, ale mieć dogadane plemiona, zarządzać chaosem z tyłu, no tak. Nie wchodzić na sterowanie ręczne. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, no to oni są mistrzami po prostu wchodzenia w sterowanie ręczne, instalowanie swoich instytucji, swojej kultury, tam jakieś kompleksy wychodzą. Misje, znaczy no, misje. No. I to jest nieskuteczne. I to jest nieskuteczne, bo tutaj jest wiele przykładów nieskutecznej polityki. Widzimy, że jest nieskuteczne. Iran jest przykładem bardzo nieskutecznej polityki takiego pana, który się nazywał Zbigniew Brzeziński i organizował akcję odbicia zakładników z ambasady amerykańskiej, co się skończyło katastrofą. Tu się minęli bardzo, bo szyizm, islam szyicki, no można powiedzieć, jest religią państwową Persów, Irańczyków od czasów Safawidów. I był jednym z takich oznak ich identyfikacji w przeciwieństwie do Imperium Osmańskiego, które jest sunnickie. No tak. I pominięcie tej całej kasty tych duchowych nauczycieli, bo szyicki islam jest zdecydowanie bardziej zhierarchizowany, jeżeli chodzi o nauczycieli prawa islamskiego niż to jest to w sunnizmie, no to był błąd śmiertelny. Właśnie. I ta pewność, że się utrzyma na
na pomocy amerykańskiej, tak, co no, doświadczenia wietnamskie pokazały, że to jest bardzo trudne, tak. No ale jednak szach, ja pamiętam tego szacha, jak go w telewizorze pokazywali bardzo często i żonę miał taką sympatyczną i proszę, co się stało po prostu, no, jak to się stało? Tak. Lecimy dalej, kogo my tu jeszcze mamy? Abu Bakr. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Kto to taki? No Abu Bakr al-Baghdadi tutaj to jest przedostatni rozdział i to jest w dużej mierze podsumowanie problemu. Abu Bakr al-Baghdadi to jest tak zwany kalif i główny przywódca państwa islamskiego ISIS. Aha. I tutaj, no to jest jeden z pierwszych rozdziałów, który pisałem, ja tam nawet zaznaczyłem, że pewne rzeczy już się zdezaktualizowały, bo sytuacja państwa islamskiego jest się dynamiczna, oni w zasadzie teraz zostali zdziesiątkowani całkowicie, jak ja to pisałem, to jeszcze żyli, w sensie, że prosperowali, a teraz zostali mocno przez administrację Trumpa tam, mówiąc kolokwialnie, wklepani w glebę. No tak. I... no i to tutaj to jest taka postać bardzo enigmatyczna. My mamy tak naprawdę może kilka zdjęć tego człowieka. A coś wiemy w ogóle o nim? Niewiele. Był taki moment, że jakoś jego była żona wypowiadała się w zachodnich mediach, ale to wszystko jest ciężko weryfikowalne. Było bardzo dużo informacji, że Baghdadi żyje, że nie żyje, że zginął pod bombą, że chodzi... Tutaj generalnie chodzi o to, ten rozdział jest mocno poświęcony temu, jak powstawało ISIS, czyli pokłosie nieudalnej właśnie polityki amerykańskiej w Iraku. Bo tam doszło do tego, Irak generalnie jest szyicki, w większości szyicki, jeżeli chodzi o strukturę społeczną. Natomiast rządzili nim sunnici, to znaczy Saddam Hussein i jego wierchuszka. Byli co prawda, wprowadzili takie państwo, powiedzmy, socjalistyczne, faszyzm socjalistyczny w wersji arabskiej. Natomiast no, oni byli konfesyjnie, powiedzmy, sunnitami. I teraz, w Iraku był taki problem, że nim zazwyczaj, w zasadzie cały czas rządzili sunnici, czy to za Osmanów, czy potem ci królowie mianowani przez Brytyjczyków, czy potem Hussein. No i kwestia była taka, że kiedy Hussein został obalony i Amerykanie przejęli władzę, to postawili na ugrupowania szyickie, polityków szyickich. W tym momencie cała ta administracja, wojsko sunnickie post-saddamskie musiało zejść do podziemi. I nagle się okazało, że ludzie, którzy nie mają za dużo wspólnego z islamem, dogadali się z organizacjami islamistycznymi i powstał nowy twór. I to wywaliło w powietrze, powiedzmy, 10-15 lat później. W zawodzie, 10 lat później. W zawodzie bandyty zrobił się tłok, jak to mówią niektórzy. Tak. I Baghdadi to jest właśnie taki twór. To jest osoba, która, jego współtowarzysze, oni zawiązali swoją działalność w więzieniu amerykańskim. Tam jest co robić. I przychodziły i z tego co się orientowałem, to materiały, powiedzmy, radykalizujące ich przechodziły przez strażników. No, tak, to jak w carskiej Rosji. Tak, dokładnie, to samo. Więc no, sprawa jest oczywista, że wychowuje się destabilizatorów, tak. Potem, żeby ich potem użyć w jakimś celu. Tak jest. My tego nie rozpoznajemy. Tak. Ale jaka jest pewność, że on w ogóle istnieje, ten facet? Ja powiem szczerze, to jest byt... Dzisiaj w dobie internetu, ISIS prowadzi szeroko zakrojoną propagandę internetu, naprawdę można stworzyć mema. Tak, wymyślić można wszystko. Jemu można przypisywać różne cechy, ale my nie jesteśmy w tego w stanie zweryfikować. On może być wataszką, on może być słupem, on może być czymkolwiek. Czymkolwiek, to prawda. Tak. Nie wiadomo, gdzie do szkoły chodził. Czy w Sorbonie kończył studia, czy w Oksfordzie. Tam jest napisane, już nie pamiętam. Szczerze powiedzieć. Dobra, to sobie czytelnik sprawdzi, będzie wtedy się orientował. Ktoś jest wykształcony w jakimś miejscu, to już wiadomo, skąd mu nogi wyrastają. Ale wróćmy trochę do początku. Ahmad Yasin, człowiek żelaznej woli. Kto to taki? Hamas. To o nim wiemy dużo, rozumiem. Wiemy, gdzie chodzi o szkołę. Nic nie wiemy.
Nie, wiemy tam, Achmadem Jasem był ten problem, że to była osoba, on jeździł na wózku inwalidzkim. Aha. Od bardzo wczesnego okresu życia, tam miał 12 albo 13 lat, Inwalidzi, starcy nad grobem i wszyscy są przywódcami dynamicznych organizacji terrorystycznych. On miał problemy materialne w domu i jego nauka była mocno osadzona o samokształcenie. Zresztą on żył już w Palestynie po tym wielkim eksodusie z 1948 roku i generalnie można powiedzieć, że Palestyna po wojnie, ta arabska Palestyna, to jest takie trochę getto, nie? Tam jest ciężko powiedzieć, żeby ci ludzie, którzy dorastali po wojnie, żeby tam mieli jakieś szanse na wyższe wykształcenie. Jasin miał duże talenty oratorskie, co jest dosyć ciekawe, bo jego głos, jak słuchałem jego wywiadu z nim czy wykładów, jest bardzo chrapliwy, nieprzyjemny. Ale to może dlatego właśnie. Właśnie to podobnie jak z Chomeinim, nie? To jest jakiś pewien czar, którego my możemy nie rozeznawać, ale to może na przykład mieć bardzo duży wpływ na mężczyzn w krajach islamskich. No i Jasin to była taka postać bardzo charyzmatyczna, na nim został zbudowany Hamas, to znaczy na jego naukach, na jego kazaniach piątkowych w Strefie Gazy dzisiejszej. Znaczy w warunkach powiedzmy urągających, tak? Kiedy trzeba było podnieść głowę i pokazać, kto tu rządzi tak naprawdę. On bardzo imponował ludziom właśnie ze względu na swój hard ducha. Już nie żyje. Nie żyje, został zabity przez Mossad w 2004 roku. W 2004? Mhm. Niedługo po śmierci Arafata, bo Arafat zmarł jeszcze w 2003 chyba. Właśnie, jeszcze a tutaj w 2004. Właśnie, ciekawy jestem, kto wychował Arafata, bo Arafat był słupem, tak? Firmował organizację wyzwolenia Palestyny i zawsze słyszałem takie legendy, jak to Yasir spał w gaziku i jeździł po Jerozolimie, żeby go nie złapali policjanci, przecież jest niemożliwe. To są w ogóle takie historie, nazwijmy go takim Wałęsą trochę. Bliskowschodnim Wałęsą, siedział w Arłamowie i tam podjadał różne frykasy. Z OWP i z Arafatem ciekawa rzecz jest taka właśnie, że Yasin i jego powiedzmy ruch odnowy wiary islamskiej w Palestynie, bo trzeba przypomnieć, że przed II wojną światową Palestyna była mocno zlaicyzowanym obszarem tego odrodzenia islamskiego. Ono było przez pewien moment wspierane przez Izrael jako właśnie przeciwwaga właśnie dla socjalizmu Arafata. Jak Arafat szedł do góry, to w latach 70. szczególnie, on tam wtedy był najbardziej taki rozchwytywany, to Izrael posługiwał się właśnie Yasinem, żeby zrównoważyć... Terrorystami po prostu się posługiwał. No, to można powiedzieć, ale potem jak zaczął akcja Arafata spadać, szczególnie w latach 90. i 2000. No i Hamas zaczął iść do góry, no to się to wszystko odwróciło i skończyło się na tym, że dzisiaj Strefa Gazy jest całkowicie praktycznie kontrolowana przez Hamas i się to odbiło czkawkom Izraelowi, no bo jednak Hamas jest silniejszy, wydaje się być zdecydowanie silniejszym przeciwnikiem niż Arafat, raczej OWP. No, zwłaszcza, że Arafat jak ich zdenerwował, to po prostu zawieźli go na operację i operacja się nie udała, prawda? Tak. A Yasina trzeba było po prostu wykończyć. Zamachu. No tak. Zorganizować zamach. Ja nie, na biednego człowieka na wózku zamach organizują. Anwar al-Awlaki i cyberdżihad. Co to jest? Z Awlakim jest taka kwestia, że... To jest w ogóle historia bez precedensu, bo tak jak mówiłem, dzisiaj ISIS operuje w internecie i te zamachy, które mieliśmy w 2015, 2016, 2017, te wszystkie ciężarówki, co wjeżdżały w ludzi, no to jest pokłosie indoktrynacji internetowej. Sam nawet rozmawiałem kiedyś z jednym znajomym księdzem o tym, że on się miał widzieć z chłopakiem ze Szwecji, Polakiem, który prawdopodobnie przystąpił do ISIS. Super. I chodzi o to, że internet, epoka cyfryzacji sprawiła, że te ideologie można teraz puszczać jakby bez bytów państwowych, bez administracji. I jednym z takich
pionierów, a na pewno człowiekiem, który ten przekaz internetowy doprowadził do bardzo wysokiego poziomu, właśnie był Alaulaki. Alaulaki był obywatelem amerykańskim. On pochodził z Jemenu, z takiej powiedzmy klasy technokratyczna, wyższa klasa średnia, natomiast on wychowywał się w Stanach Zjednoczonych, był obywatelem amerykańskim. I on zasłynął właśnie tym, że, i to można sobie obejrzeć w YouTubie, bardzo ciekawymi, mówionymi płynną, amerykańską czyściutką angielszczyzną, wykładami. No mi się tego bardzo przyjemnie słuchało, w takim sensie oczywiście jakościowym. Właśnie tłumaczył, po co jest dżihad, tłumaczył, jak trzeba się obchodzić z niewiernymi. Wszystko będzie dobrze. Tak, wszystko będzie dobrze. Opowiada to w sposób właśnie taki... Tam nie ma tak dużo retoryki bojowej, jest dużo erystyki, bardzo uwodzicielski. No oczywiście. I stał się z człowieka, który na początku był wychowywany w takim klimacie mocno laickim. Jego ojciec nie był jakimś specjalnie pobożnym muzułmaninem. Przeszedł proces nawrócenia, bo odwiedził mujahedinów jeszcze w Pakistanie, jeszcze pod koniec wojny z ZSRR-em. A następnie od lat 90. zaczyna się jego proces takiej jakby wzrastania w tej wierze islamskiej. No i im bardziej się zaczął on rozwijać, tym bardziej zaczęli na niego zwracać uwagę Amerykanie. Potem była cała historia, po World Trade Center on musiał uciekać, on był imamem w jednym z meczetów, on został oskarżony, że tam współpracował z niektórymi ludźmi, którzy brali udział w zamachach. No, cała długa historia tego od obywatela amerykańskiego do jednego z głównych poszukiwanych przez Amerykę terrorystów, który też został zlikwidowany rakietą samonaprowadzającą w 2011 roku. Pięknie. To jest historia. Wstrząsające jest to, że wszyscy ci ludzie są jakąś inwestycją, tak? Czyjąś. No tak, tak. To jest czyjaś inwestycja. Tak. I teraz tak, powiem coś absolutnie strasznego. Jeżeli ciemne siły próbują inwestować na obszarze Kościoła katolickiego, to kurczę, głównie inwestują w pedofilów. No. A tam w terrorystów, prawda? Tak, i tak. W ludzi głoszących rozmaite prawdy. Tak. Czyli różnica jest taka, że tutaj mamy destrukcję totalną na poziomie najbardziej podstawowych instynktów, a tam oni próbują to utrzymać, a kiedy im się nie udaje, to mają pretensje do wszystkich, że ich zdradzili i wtedy polują na nich rakietami. Tak, to wygląda niestety. Tak, bardzo instrumentalnie używa się współczesnych organizacji islamskich. No więc wszystkich organizacji, ale organizacje islamskie są dzisiaj najsilniejsze, najbardziej żywotne, tak? Tak. Wierni są naprawdę wierni, tak? Tak. Obojętnie jak my to oceniamy. No to jest to właśnie, że na Bliskim Wschodzie są zachowane jeszcze struktury społeczne. Jest coś takiego jak rodzina, coś takiego jak własność, ograniczenie lichwy. Nie? Jakby... Poza tym są organizacje ponadrodzinne, tak? Bo są organizacje klanowe. Ja bym tak? powiedział, że oni tam mają etap w przybliżeniu taki jak XIX-wieczna Europa z socjalistami. Aha. Że to jest zamach jeszcze na własność i na rodzinę, ale w tym takim podstawowym znaczeniu, a nie wchodzenie powiedzmy jeszcze głębiej w człowieka. Nie? Dziwne i bardzo ciekawe. Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję mojemu gościowi Maciejowi Cieleckiemu, autorowi książki Imamowie Mędrcy Półksiężyca. Szczerze Państwa zachęcam do przeczytania tej książki. Mam nadzieję, że uda mi się namówić Maćka na napisanie kolejnej książki. On się bardzo mocno tutaj broni, ale ja jestem silnie perswazyjny, więc myślę, że do jakiegoś tutaj porozumienia dojdziemy. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Również.